Wykonanie doświadczenia jest dość proste i sprowadza się do sklejenia ze sobą balonów. W tym przypadku akurat 5. Następnie balony należy umieścić nad szarką w ten sposób, aby unosiły się i jednocześnie obracały. Jest to doświadczenie bliźniacze do doświadczenia z lewitującą piłeczką. Jak widać, piłeczka nie wypada ze strumienia powietrza mimo przechylania suszarki. Dzieje się tak, ponieważ rozpędzone powietrze ma mniejsze ciśnienie od powietrza z zewnątrz, które wpycha piłeczkę w strumień powietrza. Z tego samego powodu tornada wciągają różne rzeczy. Wracając do naszych balonów. W ich przypadku działa to w ten sam sposób co przy piłeczce, jednak ich sposób połączenia wymusza na nich ruch kołowy.